Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Fajowe Czołgi Premium, ale na początku kilka świeżych informacji ze strony worldoftanks.eu, czyli mamy ofertę specjalną, wyzwanie przyjęte, czyli od soboty, od jutra, od 7.10 aż do wtorku, do 7 rano będziemy mieć oczywiście podwójne doświadczenie dla załogi, bardzo fajna sprawa. No i właśnie może warto te misje robić czołgami, którymi robimy, na przykład jakiś perek kończymy, wtedy wszystko ładnie nam się tu zwiąże, czyli mamy takie powiązane misje, czyli część pierwsza odblokowuje część drugą, później część trzecią i część czwartą. Więc na początku musimy zrobić coś takiego, że czwartymi tierami i czołgami powyżej musimy wygrać łącznie 15 bitew i być w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o exp. I dostajemy 5 dużych zestawów naprawczych oraz odblokowaną część drugą. Tu musimy znowuż zdobyć łącznie 15 tysięcy punktów uszkodzeń. Warto grać czołgami na przykład 10 tieru. Szybciutko to zrobimy. 5 dużych apteczek. Odblokowujemy następną część trzecią. Tutaj musimy zdobyć łącznie 15 tysięcy doświadczenia i być w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o zdobyty exp, i dostajemy 3 automatyczne gaśnice i odblokowujemy misję, misja wykonana. A tu wystarczy, że rozegramy jedną bitewkę i ją wygramy i dostajemy jedną skrzynkę z narzędziami, która warta jest 500 tysięcy kredytów, czyli ciekawa misja. Oczywiście podwójne doświadczenie dla załogi to jest fajna też sprawa. Szybciutko jeszcze powiem może o tym, że jest nowa funkcja, czyli ranking klanowy, i brane pod uwagę w tym rankingu klanowym jest liczba graczy w klanie, średnia liczba bitew rozegranych przez członka w ciągu 24 godzin ostatnich, suma wszystkich pojazdów 10 poziomu, skuteczność klanu na mapie wojen klanów, skuteczność klanu w kampaniach wojen klanów oraz średni ranking osobisty wszystkich klanów. Ten oto ranking klanowy, można tutaj wejść w społeczność klany i mamy klasyfikacja klanów. No i wychodzi na to, że fejmy mają najwięcej tych punkcików, fejm, efe, i na trzecim miejscu jest kazna. Oczywiście to są tylko punkciki, nie świadczy to, że oni są najskuteczniejsi, jeżeli chodzi o na przykład Clan Warsy, czy turnieje, czy cokolwiek, czy mają najlepszych graczy, to tylko tu są te punkciki, mówią, że właśnie oni są na pierwszych trzech miejscach. Tutaj co widzimy? SD, polski klan na 10, no i tak my na przykład, nasz klan Huiznex jest na 117 miejscu, czyli trochę daleko. Okej, i jeszcze może szybciuteńko, jeszcze przed fajowymi czołgami premium, w sklepie premium oczywiście mamy różne tu ciekawe oferty, oczywiście na przykład 15,5 tysiąca golda i 10 milionów za 100 euro, no dużo, ale jak ktoś ma kupę kasy, no to tam przecież może sobie kupić. I jeżeli ktoś by chciał wydać 50 euro, może właśnie kupić czołg, o którym mowa w tym odcinku, czyli T-34 x 3, chiński czołg średni premium 8 poziomu. Dostajemy jeszcze miejsce w garażu, 3000 golda oraz 7 dni premium. Czy w ogóle warto ten czołg kupować? Może trochę przybliży właśnie dzisiejszy odcinek, czyli T-34 x 3. Wpierw zobaczmy, co mówi o tym czołgu Wargaming. Czołg średni T-34 x 3 miał być modyfikacją T-34 x 2. Od typa 59 odróżniał go słabszy pancerz i armata 122 mm. Jego projekt został, powstał w 1957 roku, jednakże gdy w 1958 roku rozpoczęła się seryjna produkcja typu 59, przerwano pracę nad tą konstrukcją. Czyli od razu dwie znaczące różnice od typa 59. Jest to działo, tu jest 122 mm,
I oczywiście, czy ktoś już grał jakimśkolwiek medem z tą lufą, to wie, że jednak medy ze setkami 8 tieru zdecydowanie lepiej się sprawują. Czyli taki typ 58 z szybciej przeładowującą setką, z celniejszą tą setką, na pewno jest lepszy. I typ 59 też jest twardszy niż T-34 przez 3, chociaż ten czołg, jak widać, pancerz wieży, nawet niezły, 190 z przodu, więc też można grać na wieżę, ale depresja niestety na tym czołgu jest bardzo mizerna. Jeżeli ktoś by chciał, oczywiście chce go kupić, a na przykład ma w garażu czołg T-34 przez 2, to jeżeli da radę, niech sobie założy lufkę 122 mm. Te lufki właśnie są bardzo podobne na tych czołgach. Niech pogra sobie kilka bitew i zobaczy, czy warto. Bo jednak mety z tą lufką, moim zdaniem, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Tutaj mamy porównanie właśnie tych dział. Szybkoszczelność lepsza jest w T-34 przez 3. A tak to wszystko jest w zasadzie to samo. Też jest lepsza trochę celność na 100 metrów w tym czołgu. Matchmaking tego 9 meda chińskiego jest taki sam jak typa, czyli maksymalnie do 9 tierów, a bardzo często na 8 tiery. No cóż, chyba zostało nam. Oczywiście, jeszcze powiem szybciutko, jakie ja mam 8 tiery. Mam jeszcze FCM 50, mamy Love, mamy jak Tigera 88, mamy Super Pershinga, T-34 i SA-6 mam również. I o tych czołgach w następnych odcinkach powiem. I no nie mamy KW-5 i nie mam tego heavy tanka chińskiego 8 tieru, ale chyba IS-6 jest dosyć podobny do niego, to myślę, że tutaj nie będzie konieczność grania tym czołgiem. Dobra, no to jedziemy do bitwy. Zobaczymy, jak mnie rzuci. Mam nadzieję, że na 8 tiery. A więc rzuciło mnie na 8 tiery Tundra i rzuciło tak fajnie pół na pół. Czyli dobrze, bo nikt nie ma przewagi. Zobaczymy, jak nam się tu powiedzie. Obserwuję szybciutko drużynę przeciwną i widzę, że mają cztery szybkie medy 7 tieru, które będą chciały zaatakować być może tutaj gdzieś Hilka. U mnie nie ma tych medów. Więc może spróbuję. O, dziś. Faja po kefirach? Nie, jeszcze nie. Więc może spróbujemy na początek właśnie zobaczyć, czy da radę wjechać tam. Tylko czy mnie Chili tu puści? Puścił, grzeczny Chili. No widać, dynamika tego czołgu. Maksymalna prędkość 50 na godzinę. Ale no tak się zbiera, delikatnie mówiąc, mułowato. Ja tu jeszcze nie mam oczywiście najlepszej załogi. Zobaczymy, czy damy radę w ogóle coś wskórać na tym hilku. Jeżeli nie, no to będę się wracał w drugą stronę. Komecik tam wjeżdża. To niech wjeżdża, a nie wjechał. Myk! Czyli jak widać 370. Rykoszet. Dobra, czyli no niestety wpuściłem tam kilka czołgów. Jeszcze chwilę tu poczekam, ale prawdopodobnie. Dobra, Magic zginął, uciekać, no niestety zostałem przebity. Dobra, czyli widać, ten czołg potrafi sporo odbić, ale na razie delikatnie, uważnie tu gram w tych rejonach.
Oj, zawahałem się trochę. IS-3 będzie wjeżdżał. Jest! Ładnie przebiłem bok wieży ISA-3. Ładnie tam sobie poradził. W zasadzie już można powiedzieć tutaj jest sytuacja opanowana. Zobaczymy, jak wygląda ta depresja tego działa, czyli wjadę na Hilka. O, komecik. Helkacik mnie raz strzepnął, ale przynajmniej zniszczyłem czołg. Teraz już nie będę podświetlany przez Helkata, więc spróbuję wyjechać na tego Hila. O, tutaj IS-3. Dobra, i zobaczymy, co tu się będzie, co tu się pokaże w ogóle. Są dwa helkaciki. I tam coś. No, niestety, zaryzykowałem, strzeliłem i zginąłem. Ale za to postaram się jeszcze jedną bitewkę rozegrać tym czołgiem, czyli do dwóch razy sztuka. Teraz będę grał bardziej uważnie. Mam nadzieję, że uda się zrobić lepszy wyniczek, ale tak i tak, mimo to, że zginąłem bardzo szybciutko, strzeliłem tylko 5 razy 5 pocisków, to zarobiłem 60 tysięcy ponad. Nawet nieźle, moim zdaniem, jeżeli chodzi o zarobeczek. Oczywiście czołg zniszczony, czyli za naprawę pojazdu 8 tysięcy, uzupełnienie pocisków 5 tysięcy i 60 tysięcy na czysto. Więc nawet ładnie, ale to już jest 8 tier, tu już płacimy 11 tysięcy golda, tu już trzeba liczyć na zarobek. Oczywiście komu polecam ten czołg? Ten czołg polecam osobom, które mają chyba już dobrą załogę na chińskich medach. Tutaj musi być przynajmniej trzyperkowa załoga z towarzyszami broni. Dobrze by było mieć na tym czołgu perk strzał z biodra oraz gładką jazdę. Wtedy powoduje to o wiele szybsze skupianie się tego działa 122 cm, które tak naprawdę bez dobrej załogi jest naprawdę wkurzające. Oczywiście obrażenia są niezłe, no 400 wali to jest bardzo dobry wynik, ale... Mam nadzieję, że nie nagrywasz, Faja, bo grasz jak nob wtedy. O shit, a nagrywam. Mam nadzieję, że nie zawiodę mojego widza. No i też przeładunek z towarzyszem broni na pewno zmniejszyłby się do sekund tam 11,8 być może. Ale to tam przeładunek nie jest. Tutaj głównie kwestia właśnie szybkości celowania. Na początku dobrze by było tego skaucika zdjąć. Oczywiście mi się to nie uda, nie ma żadnej możliwości, ponieważ on ma tak słabą depresję działa, ten czołg, że no nie dam rady. Ten LCM by musiał wyjechać na mnie, żeby dostać kulkę w łeb. Mam nadzieję, że tutaj sobie stanę i będę kosił czołgi, które będą wjeżdżać na górce, na górkę. Tu mam bardzo ładny właśnie przestrzał na te czołgi. Dobra, niech się tam tym LC zajmą inni. A ja tutaj mam cichą nadzieję, że coś tu się zaraz podświetli. ...407, ale zostałem podświetlony, więc muszę szybko utikać, jak to się mówi po czesku. KW3, sorry. O, mamy następny czołg. Nie wiem, czy trafiłem w ten czołg.
No nie przebiłem niestety, jak widać non-stop ma 1500 hapsa. No trzeba się naprawdę tutaj... No powiem wam, że teraz to tak delikatnie minęło jego wieżę. Wręcz ja w to nie wierzę. No chodźcie, chodźcie, chłopcy. O, mamy całego chłopaka. Następny strzał na oślep. Uuu, a ten co? Przejechał jak burza tu przez środek. No nic, no na razie bardzo niecelnie. Jest! Ale tylko 329. Artyleria w ogóle mną się tu nie interesuje, więc mam... O, shit! Oh my god! Trzeba go ścigać. No, za późno, makrosekundę. Tam jest coraz więcej czołgów na tym hilku. Trzeba będzie teraz jeszcze raz tam przymierzyć. No nie, no fatalnie. Ale widzę, że jest luzik. Nikt mną się tu nie interesuje, więc spokojnie można teraz przymierzyć. I nie trafić. Brrr. Jest 378. Tym razem nietrafione. Nietrafione, zatopione. Ach, jo. Takie mamy ładne tu czołgi na widoku. O! Przebił na oślep, ale jazda. No faktycznie, masz rację, kolego. Jak nagrywam, to gram słabo. Ja ostatnio w ogóle nie gram najlepiej, więc to tam nie ma znaczenia. Znowu nieprzebite. Low już ginie. No, no i... Nie przebiłem. Ciekawe, czy trafię. Nie, no to działo jest fatalne, powiem wam. Wreszcie coś przebiłem.
Jak on musi skupiać, żeby coś przebić. Dobra, i mamy już ostatni, przedostatni czołg. Nie przebiłem bok wieży. No nic, nie podoba mi się tak. Znaczy, mam go oczywiście, ale ten czołg nie za bardzo mi się podoba. Kwestia właśnie tego działa. Zdecydowanie wolałbym na tym czołgu mieć działo 100 mm. No i widzicie, tak wycelowane, subtelnie i niestety zero, no kiepsko, kiepsko. Słuchajcie, moim zdaniem ten czołg jest fajny, ale z bardzo dobrą załogą. Niestety ta lufa 122 mm moim zdaniem to jest chyba nieporozumienie na medzie, no tak mi się wydaje. Okej, okay, jeżeli chodzi o wynik, no zrobiłem taki statyczny meczyk, 2600 obrażeń, exp dobry. Aha, wszystkie obrażenia mam z dystansu powyżej 300 metrów. No i dlatego 22 strzały, a tylko 7 z penetracją. Oh my god. Zarobione teraz 68 tysięcy na czysto. To nic, no. Tak ten czołg się prezentuje. Ja jestem zadowolony z niego, ale oczywiście, tak widzicie, no, załoga, niecałe dwie perki, stanowczo za mało na to, żeby wydobyć coś z tego działa 122 mm. Dziękuję za uwagę i zaraz trzeba, w ogóle wypijcie moje zdrowie, dzisiaj jest 25 lipiec, czyli świętego Krzysztofa, imieniny Krzysztofa, więc wasze zdrowie dzisiaj wszystkich wypiję, no i zapraszam do następnych odcinków, trzymajcie się, na razie.